Szanowni Państwo, niezależnie od mojej wcześniejszej zapowiedzi, rozpoczniemy z nieznacznym, bardzo nieznacznym opóźnieniem. Tym niemniej liczę, że przebieg tego dzisiejszego spotkania na tyle Państwa zaciekawi, że to drobne spóźnienie, za które najmocniej przepraszamy, wynagrodzi Państwu ten moment oczekiwania. Serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu. Pan minister musi wybaczyć. Zacznę od kobiety. Pani poseł Joanna Bobowska. Bardzo proszę. Witam ministra sprawiedliwości, pan Jarosław Gowin. Serdecznie państwa witam. Nazywam się Mateusz Sławiński. Jestem asystentem pana ministra. Plan dla Polski. Porozmawiajmy o konkretach, a więc pozwalam sobie oddać głos i oddać Państwa w ręce pani poseł Joanny Bobowskiej. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa witam. Bardzo mi miło, że tu na ziemi wadowickiej, z którą może nie jestem związana bezpośrednio rodzinnie, ale gdzieś tam z sentymentem i z sąsiedztwa, bo mieszkam nieopodal w gminie Sułkowice w powiecie myślenickim. Udało mi się już przez ten rok poznać trochę Państwa problemów. Teraz też od nowego roku działa filia mojego biura właśnie tutaj w Wadowicach. Myślę, że będziemy się coraz bardziej poznawać. Natomiast dzisiaj mam niewątpliwą przyjemność i zaszczyt powiedzieć o tym, co robimy wspólnie w ramach koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym momencie nie sposób nie wspomnieć o tych ostatnich wydarzeniach. Wielka sprawa, którą udało się ostatnio naszemu premierowi wynegocjować. Podczas spotkań unijne pieniądze, które zakładamy, że trafią w tej dość sporej sumie ponad 105 miliardów euro. To są te pieniądze, na które oczekujemy i do których przygotowujemy się, żeby je dobrze spożytkować w następnym okresie programowania. Państwo dobrze wiecie z doniesień różnych medialnych, że jest to suma nieco większa niż w poprzednim okresie. Myślę, że to jest ten nasz sukces, który jako Polacy w następnych latach powinniśmy dobrze spożytkować po to, żeby poprawić warunki życia Polaków, a pośrednio, żeby ten nasz kraj zmieniać na lepsze. Te dokonania ostatnich 5 lat rządów koalicji Platformy i PSL-u można by skupić wokół działań związanych nie tylko z poprawą życia polskiej rodziny, ale również rozwojem gospodarki. To w tym czasie w rankingach nasze PKB było w ostatnich 5 latach najwyższe, sięgnęło ponad 18%, co stanowiło, że rzeczywiście na tym rynku europejskim staliśmy się liderem. My mamy taką trochę przypadłość, że nie zawsze potrafimy się z tych naszych sukcesów cieszyć, ale myślę, że warto by było, żebyśmy te 3 następne lata konstruktywnie spędzili na rozwiązywaniu tych rzeczywistych problemów. To są przede wszystkim problemy, którym musimy stawić czoło, mając na myśli polską rodzinę, a pośrednio to, żeby ta polska rodzina dobrze się rozwijała. Musimy myśleć, to jest najważniejsze dla każdego, aby była ta praca dla Polaków. To są te jakby 2 najważniejsze filary. Trzecim to są inwestycje. Te fundusze unijne, których obietnica na dzień dzisiejszy
mamy dają nam dobrą perspektywę i myślę, dużą nadzieję, że rzeczywiście te problemy będziemy dobrze rozwijać. Jeżeli chodzi o sprawy rodziny, to w kilku słowach ważna zmiana, która idzie w kierunku wydłużenia urlopów rodzicielskich z 6 miesięcy do 12 miesięcy płatnych w sumie w 80% do wykorzystania przez obydwojga rodziców i myślę, że to jest ważny element tej polityki prorodzinnej, tak żeby młodzi rodzice z tym dzieckiem mogli spędzić jak najdłużej czas. Drugi element ważny to są żłobki, dofinansowanie do budowy żłobków przez samorządy gminne w takiej relacji finansowej 80% dotacji i 20% udziału własnego ze strony samorządów. To jest zmiana, do tej pory ten udział własny był proponowany większy, no i to zainteresowanie też ze zrozumiałych względów było mniejsze. Ważnym elementem jest również poprawienie sytuacji młodych osób, jeżeli chodzi o dostęp do mieszkań, czyli dopłata do kredytu w wartości 20%. No i ostatnia rzecz, temat in vitro, gdzieś mocno dyskutowany. Jest decyzja, że w najbliższych latach, w ciągu najbliższych 3 lat, do 20 tysięcy par będzie miało, skorzysta z tego dofinansowania. To są jakby te najważniejsze, fundamentalne kwestie, które dotyczą poprawy warunków polskich rodzin. Kolejny, ten drugi filar to jest kwestia pracy, coś co daje satysfakcję i zapewnia godne życie. Aby ta praca, to tworzenie nowych miejsc pracy było możliwe, ważne jest poprawienie warunków funkcjonowania firm, stąd od kilku lat kolejne etapy deregulacji różnych przepisów i likwidacja nadmiernej biurokracji i między innymi ustawa o likwidacji złego VAT-u, co poprawi sytuację firm bezpośrednio. Deregulacja, o czym pewnie pan minister powie, dotyczy również uwolnienia 230 zawodów, ale ja w ten temat nie będę głębiej wchodzić. Natomiast bardzo ważnym elementem dla funkcjonowania firm, a zarazem poprawy sytuacji na rynku pracy jest stworzenie dostępności do kredytów dla małych i średnich firm. Te właśnie małe i średnie firmy są ważnym elementem rozwoju naszej gospodarki. I kolejna rzecz, zmiana funkcjonowania urzędów pracy w kierunku podniesienia ich efektywności, innego podejścia do bezrobotnych, tak żeby rzeczywiście ten potencjał ludzi dobrze wykorzystać i żeby oni znaleźli prawdziwe miejsce na rynku pracy. Tym zamykamy jakby tą informację o tym drugim ważnym filarze związanym z pracą. No i rzecz oczywista, przedsięwzięcia, inwestycje, zasilenie gospodarki w najbliższych latach rzędem kwoty do 800 miliardów złotych. To jest bardzo ważny element, który związany jest z wynegocjowaniem również tej kwoty, o której już wspomniałam na początku. Tym składnikiem jest również uruchomienie takiego specjalnego programu Inwestycje Polskie, który ma zapewnić tym kluczowym gałęziom gospodarki rozwój. To jest kwota około 40 miliardów złotych. Oczywiście w tym wszystkim jest mnóstwo przedsięwzięć związanych bądź z gazem łupkowym, który też daje nadzieję nie tylko na polepszenie powiedzmy sytuacji ekonomicznej, ale również zabezpieczenie pewnych funduszy socjalnych na rzecz przyszłych emerytów. Tych pomysłów jest
mnóstwo. Mamy nadzieję, że przez te prawie jeszcze 3 lata wspólnego rządzenia uda nam się w zdecydowanej większości zrealizować właśnie te wszystkie przedsięwzięcia. Ja myślę, że dzisiaj jeszcze podczas spotkania wiele konstruktywnych pomysłów padnie, do czego gorąco zachęcam i przekazuję już panu ministrowi. Szanowni Państwo, pani poseł Bobowska przedstawiła działania i plany całego rządu. Ja chcę opowiedzieć krótko o tym, czym sam się zajmuję jako minister sprawiedliwości. Jestem nietypowym ministrem sprawiedliwości nie tylko dlatego, że jestem pierwszym spośród 21 już ministrów sprawiedliwości, gorący stołek, jak widać, od 1989 roku, pierwszym nieprawnikiem, ale również dlatego, że to właśnie mnie pan premier powierzył zadanie przeprowadzenia deregulacji. Deregulacja to w najszerszym tego słowa znaczeniu poszerzenie wolności gospodarczej. W pierwszej kolejności zabraliśmy się za poszerzanie dostępu do rekordowej, niestety niechlubnie rekordowej w Europie liczby zawodów tak zwanych regulowanych. Należałoby mówić, że to są zawody reglamentowane. Jasia wspomniała, że mieliśmy w poprzednich latach, 5 latach, skumulowany wzrost gospodarczy rzędu 18%. Drugie w kolejności państwo Unii Europejskiej miało w tym samym okresie wzrost skumulowany rzędu 10%, a wiele krajów europejskich przez te 5 lat znalazło się w fazie recesji, czyli ich gospodarka się kurczyła zamiast rozwijać. Mimo tego tak szybkiego na tle reszty Europy tempa wzrostu, bezrobocie w Polsce rośnie, ono szczególnie dramatyczne jest wśród ludzi młodych. Każdy z nas sobie zadaje pytanie, jak to jest? Gospodarka się rozwija, a młodzi, moje dzieci, wnuki niektórych spośród państwa, niektórzy spośród młodych ludzi obecnych tutaj na sali, mają kłopoty ze znalezieniem pracy. Jedna z głównych przyczyn tak wysokiego bezrobocia wśród młodych polega na tym, że wiele grup zawodowych zapewniło sobie rozmaite niesprawiedliwe przywileje. Żeby wykonywać prawie 400 zawodów w Polsce, potrzeba uzyskać rozmaite licencje, koncesje, zdawać dodatkowe egzaminy, studia podyplomowe itd. itd. Ten mur niesprawiedliwych przywilejów próbowano rozbić już wielokrotnie. Przede wszystkim były dwie takie wielkie próby przeprowadzenia deregulacji. Pierwszą za rządów AWS-u i Unii Wolności przeprowadzał ówczesny wicepremier, minister finansów Leszek Balcerowicz. Drugą pod rządami zupełnie innej koalicji SLD-PSL próbował przeprowadzić inny, bardzo wybitny ekonomista, wicepremier, minister gospodarki Jerzy Hausner. Ani jednemu, ani drugiemu nie udało się doprowadzić nawet do takiej fazy, żeby powstał projekt ustawy w ich ministerstwach. Okazywało się, że opór ze strony biurokracji rządowej, opór ze strony tych uprzywilejowanych grup zawodowych i wreszcie brak zrozumienia ze strony szerokich kręgów społeczeństwa uniemożliwiał poszerzenie wolności gospodarczej. Teraz jest trzecia próba. Zaszliśmy dużo dalej niż poprzednicy. Pierwsza ustawa deregulacyjna otwierająca dostęp do 50 zawodów jest już od paru miesięcy w Sejmie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu nadzwyczajna komisja deregulacyjna przyjmie tę ustawę. Jeżeli tak się stanie, to w marcu, liczę, że w marcu, najlepiej kwietniu, ale raczej w marcu, Sejm będzie nad tą ustawą głosował, z jakimi rezultatami zobaczymy. Dlatego, że wrogów wolności nie brakuje również wśród tych, którzy deklarują, że są zwolennikami wolności. Ale mam nadzieję, że wreszcie uda się ten mur niesprawiedliwych przywilejów rozbić i że na początku dziesiątki tysięcy, a potem setki tysięcy młodych ludzi będzie mogło wejść na rynek pracy. Ale deregulacja to nie jest tylko poszerzanie dostępu do zawodów. My żyjemy w kraju i w epoce, kiedy
społeczeństwo jest skolonizowane. Polska jest krajem skolonizowanym. Przez co? Przez złe prawo. Złe, to znaczy przerośnięte, przepisów jest zbyt dużo, często wewnętrznie niespójne i wreszcie arbitralnie egzekwowane. Żeby poszerzyć wolność gospodarczą, nie wystarczy otworzyć dostęp do zawodów. Trzeba naprawić polskie prawo. W jaki sposób? To nie jest problem tylko Polski. To jest problem całego współczesnego świata zachodniego, dlatego że my w Polsce naśladujemy pewien model państwa, które stworzone zostało na zachodzie Europy. To jest takie państwo, nazwałbym je opiekuńczo-biurokratyczne. Państwo, które wpycha się w każdą wolną przestrzeń ze swoimi przepisami, kontrolami, urzędami itd., itd., pozostawiając nam niewielką przestrzeń wolności i oduczając nas od odpowiedzialności za siebie, za swoje rodziny. Ten problem deregulacji jest dostrzegany w wielu krajach i niektórzy, zwłaszcza w krajach anglosaskich, wprowadzają rozwiązania, które chciałbym zaszczepić na grunt polski. Podam Państwu przykład tego, co robi dzisiaj rząd brytyjski. Oni wprowadzają do swojego prawa na przykład taką zasadę, mówiąc po angielsku, one in, one out, czyli żeby weszła w życie jakaś nowa regulacja, jakiś nowy przepis dotyczący działalności gospodarczej. One in, jakiś nowy przepis ma wejść w życie, to warunkiem tego jest one out. Co najmniej jeden z dotychczasowych przepisów o podobnym zakresie musi być zlikwidowany. W ten sposób Brytyjczycy chcą utrzymać dotychczasowy poziom regulacji, ale uważają, że i tak ich mają za dużo, chociaż mają ich dziesiątki razy mniej niż my tutaj w Polsce. I dlatego wprowadzają inną zasadę. Ona mówi, że wszystkie regulacje dotyczące działalności gospodarczej mają obowiązywać tylko przez ściśle określony, ustawowo określony czas, na przykład 4 lata. Wprowadza się nowy przepis dotyczący działalności gospodarczej na 4 lata. W ciągu tych 4 lat rząd, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie analizują niezbędność tej regulacji. Znaczy szukają odpowiedzi, czy ta regulacja, już nie to, że jest szkodliwa, tylko czy ona jest niezbędna. Jeżeli dochodzą do wniosku, że nie jest niezbędna, to po upływie tych 4 lat ta regulacja zanika w sposób samoistny, bez żadnych skomplikowanych, długotrwałych prac legislacyjnych. Tego typu rozwiązania chcemy wprowadzić w Polsce. Ale wolność gospodarcza musi być poszerzana na wielu innych obszarach. Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, postawiłem sobie i moim współpracownikom taki cel, żeby doprowadzić do podniesienia się pozycji Polski w światowych rankingach wolności gospodarczej. Jest zwłaszcza jeden ranking szczególnie ważny, to jest ranking Doing Business przygotowywany przez Bank Światowy. Dlaczego ten ranking, w ogóle te rankingi są takie ważne? Bo pozycje danego kraju w takich rankingach bardzo poważnie biorą pod uwagę inwestorzy, w agencje ratingowe, banki, które określają w oprocentowanie kredytów i tak dalej, i tak dalej. Więc pozycja Polski w tych rankingach przekłada się na poziom dobrobytu. W rankingu Doing Business Polska, odkąd jest uwzględniana, to pałętała się gdzieś tam w 8., 7. dziesiątce na świecie. Daleko do tyłu, nie tylko co najbardziej liberalnymi krajami świata, takimi jak Singapur, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Dania, ale wyprzedzały nas zdecydowanie także kraje zza naszej wschodniej granicy, które przecież później od nas rozpoczęły drogę ku demokracji i kapitalizmowi. Mam na myśli Litwę, Łotwę, Estonię, które są w 3. dziesiątce, a przed nami są też takie potęgi gospodarcze świata, jak na przykład Rwanda. Państwo możecie zapytać, co minister sprawiedliwości ma do rankingów wolności gospodarczej i w ogóle do gospodarki. Otóż ma bardzo dużo, dlatego że Bank Światowy ocenia gospodarkę, prawo gospodarcze, funkcjonowanie administracji danego kraju w 10 kategoriach, z czego
za 5 w Polsce odpowiada minister sprawiedliwości. Poprzednicy, moi poprzednicy nie interesowali się tymi sprawami, skupiając się na wąsko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Ja z tych spraw gospodarczych uczyniłem swój priorytet. W tamtym roku mieliśmy bardzo mało czasu. Rząd powstał pod koniec listopada, a Bank Światowy zamyka swoje analizy pod koniec czerwca, czyli mieliśmy 7 miesięcy. Wiedzieliśmy, że żadnych ustaw nie zdążymy w tym czasie przeprowadzić przez parlament. Skoncentrowaliśmy się na prostych działaniach organizacyjnych. Jakie to działania? Podam jeden przykład. Księgi wieczyste, wpis do ksiąg wieczystych. Jeszcze na początku 2010 roku średni czas oczekiwania na ten wpis wynosił 130 dni, 4 miesiące z górą. Dzięki reformom wprowadzonym przez mojego znakomitego poprzednika, ministra Kwiatkowskiego, w momencie, gdy ja zostawałem ministrem sprawiedliwości, średni czas oczekiwania skrócony był już do 32 dni, czyli czterokrotnie skrócony. No ja zadałem sobie pytanie, czy można to jeszcze bardziej skrócić, bo Bank Światowy przywiązuje do funkcjonowania ksiąg wieczystych dużą wagę. Udało się. Przez prosty zabieg. Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy dla referendarzy. Referendarze to są urzędnicy sądowi zajmujący się między innymi księgami wieczystymi. Efekt był taki, że w momencie, gdy Bank Światowy zamykał swoje analizy, to średni czas oczekiwania na wpis został zredukowany do 7-8 dni, czyli znowu czterokrotnie. I to już jest bardzo wysoki standard na świecie. Jaki był efekt naszych działań? W październiku ubiegłego roku Bank Światowy ogłosił nowy ranking. No i mogę powiedzieć to z dumą, w tym rankingu Polska uznana została za światowego lidera, jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Ale żebyście Państwo nie myśleli, że ja tutaj przyjechałem propagandę sukcesu uprawiać, to powiem Wam, że bycie liderem oznaczało, że z miejsca 62 przesunęliśmy się na 55. To był mimo wszystko duży sukces. Przeskoczyliśmy na przykład Węgry, przeskoczyliśmy Czechy, ale do Rwandy jeszcze nam trochę brakuje. Czyli duża część pracy przed nami i myślę, że w najbliższym czasie Państwo się przekonacie, jakie działania tutaj podejmuję. Będzie nowe prawo upadłościowe, będzie cały szereg reform prawa gospodarczego. Tyle na razie, jeżeli chodzi o deregulację. No ale jestem ministrem sprawiedliwości, czyli odpowiadam przede wszystkim za funkcjonowanie sądów, służby więziennej, ale tak pośrednio także poprzez fakt, że to ja tworzę odpowiednie ustawy, pośrednio także za funkcjonowanie prokuratury. Premier postawił mi jasne zadanie. Mam doprowadzić do tego, żeby na koniec kadencji, czyli do roku 2015, średni czas orzekania w polskich sądach był krótszy o 1/3 niż obecnie. My mamy w sądach taką oto sytuację. Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę sędziów. Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady na sądownictwo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. A jeżeli chodzi o czas orzekania, też jesteśmy na drugim miejscu. Od końca. Włochy nam się udało wyprzedzić, a raczej to one spadły poniżej naszego poziomu. I premier powiedział mi jasno, słuchaj, do tej pory ministrami sprawiedliwości byli prawnicy. Każdy wykształcony, każdy pełen dobrej woli, każdy wprowadził dużo pożytecznych zmian. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy ciągle na samym dole. Ile byśmy pieniędzy nie dawali na sądownictwo, jesteśmy na samym dole. Pora, żeby w Ministerstwie Sprawiedliwości zasiadł człowiek, który reprezentuje nie korporacje prawnicze, tylko reprezentuje punkt widzenia, interesy i wartości zwykłych obywateli. Co robię, żeby sądy funkcjonowały lepiej? Podam tylko parę przykładów. Po pierwsze, no ja nie jestem prawnikiem, nawet jak będę 4 lata ministrem sprawiedliwości, to i tak się nie będę na prawie znał, ale na pewno znam się na zarządzaniu, bo kierowałem różnymi instytucjami przez 20 lat. Przyjrzałem się strukturze organizacyjnej polskich sądów. Proszę Państwa, one były do niedawna tak rozdrobnione, że na przykład
spośród 7 tysięcy sędziów pracujących w sądach rejonowych, tych najniższego szczebla, takich jak Sąd Rejonowy w Wadowicach, 3200, czyli 45%, to byli sędziowie funkcyjni, prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów i tak dalej. Oni albo w ogóle nie orzekają, albo orzekają w mniejszym zakresie. No to jak te sądy mają funkcjonować dobrze, jak co drugi jest szefem? Pokażcie mi przykład takiej struktury, tak bizantyjsko rozbudowanej struktury na świecie, która funkcjonuje dobrze. Dlatego podjąłem decyzję nie o likwidacji, jak zarzucają mi moi krytycy, o likwidacji małych sądów, tylko o przekształceniu małych sądów, 79 małych sądów, w wydziały zamiejscowe sądów większych. Zobrazuję to na przykładzie Suchej i Wadowic. Sąd w Suchej stoi jak stał, sędziowie orzekają jak orzekali, ale wtedy, kiedy będą mieli wolny czas, to będą dojeżdżać do Wadowic i będą orzekać tutaj, żeby skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw. Akurat Sucha i Wadowice to są sądy, gdzie obłożenie pracą sędziów jest dosyć porównywalne. Ale proszę Państwa, w najbardziej przeciążonych sądach wielkomiejskich, na przykład w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu, zwłaszcza w Warszawie, na sędziego przypada 7-8 razy więcej spraw, za te same pieniądze, 7-8 razy więcej spraw niż na sędziów w tych sądach najmniejszych. I znowu się pytam, jeżeli jest taka rozpiętość, jeżeli chodzi o obowiązki sędziów, to jak sądy mają funkcjonować dobrze? Gdy zostałem ministrem, postanowiłem wszystkiego uczyć się od początku, od A. No do Z nie dojdę, ale myślę, że część alfabetu sporą udało mi się już opanować. I zacząłem uczyć się od praktyków, czyli zacząłem jeździć po sądach i tam rozpoznawać ich problemy. W jednym z pierwszych sądów, które odwiedziłem, a spotkałem się już z grubo ponad 1500 sędziów, ale w jednym z pierwszych sędziowie powiedzieli mi coś, co myślałem, że sobie jaja ze mnie robi. Znaczy powiedzieli mi, że akta w sądzie są nadal zszywane dratwą w XXI wieku, a mówiąc ściślej, są zszywane sznurem do snopowiązałych. No to zacząłem się zastanawiać, czy jednak by się nie dało usprawnić tego. I natrafiłem na sądy w Okręgu Gliwickim, gdzie kiedyś była katastrofalna sytuacja do tego stopnia trudna, że tam żaden sędzia się nie chciał podjąć bycia prezesem i wreszcie znaleźli takiego jelenia, młody sędzia, ambitny, zawziął się, no ale jak zobaczył, z jaką katastrofą ma do czynienia, to doszedł do wniosku, że musi wprowadzić rewolucyjne zmiany i między innymi wyszperał w jakimś sklepie taki przyrząd do bindowania. Zszycie akt dratwą trwa 3-4 minuty, zbindowanie trwa 10 sekund. To pomnóżcie sobie Państwo to przez setki tysięcy albo miliony tomów akt rocznie i zobaczycie, gdzie ucieka czas w polskich sądach, gdzie uciekają pieniądze. To jest tylko drobny przykład. Dzisiaj ten prezes Sądu Gliwickiego jest już od pół roku wiceministrem sprawiedliwości. Upowszechniamy te i cały szereg innych dobrych praktyk. Intensywnie informatyzujemy też sądownictwo. To jest duże osiągnięcie moich poprzedników, nie tylko z rządu Platformy i PSL-u, także wcześniejszych ekip, ale ja położyłem na to jeszcze większy nacisk. Mogę Państwu podać na tylko taki przykład z ostatnich dni. Przeprowadziliśmy już udany pilotaż. Chodzi o doręczanie pism sądowych. Dzisiaj jest tak, że sąd wysyła pismo pocztą, listonosz idzie do adresata, prawda, wręcza mu, bierze podpis i wysyła też pocztowo informację do sądu o tym, że pismo zostało doręczone. Od momentu, kiedy listonosz wręczy to pismo, do momentu, kiedy sąd dostanie informację o tym, że pismo zostało wręczone, mija czasami nawet i 2 tygodnie. 2 tygodnie bezczynności w sprawie. Otóż już wkrótce wszyscy listonosze będą wyposażeni, bo zawarliśmy taką umowę z Pocztą Polską, w iPady. iPady, które będą połączone systemem informatycznym ze wszystkimi sądami w Polsce. I w momencie, gdy listonosz
dostarczy list adresatowi, zaznacza to, klika w iPadzie, informacja w ciągu sekundy pojawia się w sądzie. 2 tygodnie oszczędzone. Otóż tego typu zmian będzie bardzo dużo. Drugi obszar barier utrudniających funkcjonowanie sądów, procedury sądowe. One są potwornie skomplikowane. To nie jest wina sędziów, to jest wina nas, parlamentarzystów. Często te procedury są oderwane od rzeczywistości albo wręcz sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. W Sejmie od paru miesięcy jest projekt radykalnej nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Przechodzimy od rozwiązań, które się stosuje w Europie kontynentalnej, znowu ku rozwiązaniom stosowanym w krajach anglosaskich, gdzie, jak Państwo wiecie, sprawy toczą się zdecydowanie szybciej. No, wczoraj usłyszeliśmy o tej tragedii, znany biegacz, znany lekkoatleta Pistorius, nie wiadomo czy celowo, czy przez pomyłkę zastrzelił swoją partnerkę życiową. I co się okazuje? On dzisiaj staje przed sądem. Jeden dzień. W Polsce, to zanim on by stanął przed sądem, to minęłoby kilkanaście miesięcy. Otóż dzięki zmianom w kodeksie postępowania karnego chcemy, żeby sprawy karne toczyły się, no może nie tak szybko jak w krajach anglosaskich, ale zdecydowanie szybciej. Podam Państwu przykłady takich dwóch absurdów, które likwidujemy. Dzisiaj jest tak, że na żądanie strony sędzia zobowiązany jest do odczytywania akt sprawy. No i na początku lat 2000 była taka głośna afera paliwowa. Jeden tylko drobny odprysk tej afery dotyczący rafinerii w Trzebini obejmuje 500 takich tomów akt. Czyli tak jakbyśmy je ustawili, to tak od tej ściany do drugiej ściany i tam jeszcze pewnie do połowy sali. Jak się rozpocznie proces, to co zrobią oskarżeni? No najpierw zażądają, żeby sędzia odczytał akta. I mają kilka miesięcy spokoju, bo sędzia będzie przez kilka miesięcy odczytywał akta do pustej sali, bo oni nie muszą być obecni nawet podczas tego odczytywania. Likwidujemy ten absurd. Drugi absurd. Oskarżeni nagminnie unikają, czy opóźniają wydawanie wyroków przez to, że się nie stawiają na rozprawy. Ja nie jestem prawnikiem, ale jako filozof też umiem czytać konstytucję. I w Konstytucji jest mowa o tym, że każdy ma prawo do obecności na rozprawie. Prawo to nie znaczy obowiązek. Jeżeli został poinformowany, nie stawia się, to wyrok będzie zapadał pod jego nieobecność. I skończy się to ta gra w kotka i myszkę z wymiarem sprawiedliwości. Ale wymiar sprawiedliwości, szeroko rozumiany, to nie tylko sądy. To także prokuratura. Jeżeli ja Państwu mówię, że sądy funkcjonują o tak, jak funkcjonują, to możecie mi wierzyć, że one funkcjonują fantastycznie w porównaniu z tym, jak funkcjonuje prokuratura. Prokuratura od 3 lat jest niezależna. To jest reforma wprowadzona w poprzedniej kadencji i bardzo dobrze, bo dzisiaj żaden polityk nie może naciskać na prokuratorów. No ale ta niezależna prokuratura wcale nie zaczęła funkcjonować lepiej. Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Dzisiaj jest tak, że niezależny prokurator generalny pisze sprawozdanie ze swojej działalności do premiera, a premierowi to sprawozdanie opiniuje minister sprawiedliwości, czyli w ubiegłym roku ja. Otóż jak zapoznałem się z tym sprawozdaniem prokuratora generalnego, no to zrozumiałem, dlaczego prokuratura funkcjonuje tak fatalnie. Struktura organizacyjna polskiej prokuratury jest taka, że tak samo jak w sądach. Najniższy szczebel to są prokuratury rejonowe i tam pracuje 4000 prokuratorów. Szczebel wyższy to są prokuratury okręgowe, jeszcze wyższe apelacyjne i w tych dwóch wyższych szczeblach pracuje 2000 prokuratorów. Tu 4000, tu 2. A iloma sprawami zajmują się prokuratorzy rejonowi, a iloma te 4000 tysiące prokuratorów rejonowych, a iloma te 2000 prokuratorów wyższego szczebla. No nie zgadlibyście Państwo, ale prokuratorzy rejonowi zajmują się, uwaga, według sprawozdania prokuratora generalnego, 99,5% spraw. Prawda? Co to oznacza? Znaczy, że ci w rejonie są zajechani robotą, a ci wyżej maniana. Ja wiem, że oni się zajmują na tych wyższych szczeblach tymi najbardziej skomplikowanymi sprawami, ale 0,5%.
Jest gotowa nowa ustawa o prokuraturze, gdzie między innymi eliminujemy ten absurd. Praca będzie rozłożona równomiernie pomiędzy prokuratorów. Równomiernie to nie znaczy tak samo, bo oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że prokuratorzy wyższego szczebla zajmują się trudniejszymi śledztwami, ale równomiernie. Ostatnia rzecz, o której chcę Państwu powiedzieć. System kar. To jest rzecz bardzo skomplikowana, bo statystyki pod pewnym względem są bardzo optymistyczne. Liczba przestępstw w Polsce w ciągu ostatniej dekady powoli, ale sukcesywnie maleje. W tym samym czasie polskie więzienia pękają w szwach. Mamy nie tylko więzienia wypełnione po brzegi, 85 tysięcy osób siedzi dzisiaj w więzieniach, ale liczba tych, którzy oczekują na wykonanie wyroku, ta liczba wzrosła ostatnio do 60 tysięcy. Co to znaczy? Liczba przestępstw maleje, a liczba skazanych na więzienia rośnie. Ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Ja sobie ten problem uświadomiłem przy okazji afery Amber Gold. Bo pamiętacie Państwo, Marcin P. rozpoczął swoją działalność przestępczą jako 19-latek, dostał wyrok więzienia w zawieszeniu. Słusznie, młody człowiek, drobne przestępstwo, więzienie w zawieszeniu. A potem popełnił kolejne przestępstwo, drugi wyrok w zawieszeniu, dobrze. Ale potem następny, trzeci wyrok w zawieszeniu, czwarty wyrok, piąty wyrok i tak dalej. Nie mogę mówić, ile tych wyroków było, bo część spraw uległa zatarciu i wszystkie w zawieszeniu. Postanowiłem sprawdzić, jak do tego doszło. Mówiąc wprost, byłem przekonany, że w grę wchodzi korupcja. Ale nie, prawda jest na swój sposób jeszcze boleśniejsza. Otóż w Polsce od lat 70. XX wieku w polskich sądach utarła się taka linia orzecznicza, że albo się czasami za drobne rzeczy, za jazdę po pijanemu na rowerze, pakuje do więzienia, albo się daje wielokrotne kary więzienia w zawieszeniu. Proszę Państwa, mamy 300 tysięcy osób w tej chwili wielokrotnie skazanych na kary więzienia w zawieszeniu. Jest 10 tysięcy takich, którzy otrzymali 5 kar w zawieszeniu, a dwóch rekordzistów niezależnie od siebie otrzymało 27 wyroków w zawieszeniu. Wszystkie w zawieszeniu. Co to znaczy? No to jest szyderstwo ze sprawiedliwości. Czyli z jednej strony łatwo się ludzi pakuje do więzienia, oni się tam demoralizują, rośnie nam poziom recydywy, a z drugiej strony jest bardzo szeroki obszar bezkarności. Przygotowujemy zmiany kodeksu karnego i ja jestem przeciwnikiem zaostrzania kar, to chcę powiedzieć jednoznacznie. Wsadzanie za drobne przestępstwa do więzienia to jest droga w ślepą uliczkę. To jest tylko sprzyjanie wzrostowi przestępczości, ale nie zamierzam tolerować też sytuacji, gdzie ogromna rzesza przestępców pozostaje de facto bezkarna, bo wielokrotnie dostaje wyrok więzienia w zawieszeniu i sobie bimba i robi następne przestępstwa. Co zamierzamy zrobić? Będziemy rozwijali tak zwane kary wolnościowe, grzywny, prace społeczne, dozór elektroniczny. Mamy świetny system dozoru elektronicznego. Zakłada się delikwentowi obrączkę na nogę i on może się poruszać tylko w przestrzeni wyznaczonej przez sąd, na przykład między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Kary weekendowe będziemy wprowadzać. W ciągu tygodnia, kolego, pracujesz normalnie, nie utrzymujemy cię, my wszyscy, tylko pracujesz, sam na siebie zarabiasz, a na weekend do ciupy. Ale jest zmiana w kodeksie karnym, szczególnie trudna i o tej sprawie chciałem powiedzieć osobno, bardzo prosząc Państwa teraz o uwagę, a jeżeli Was przekonam, to o poparcie, bo rzecz jest trudna i kontrowersyjna. W 1989 roku w Polsce słusznie zlikwidowano karę śmierci. Niestety jednak, podejmując tę słuszną decyzję, równocześnie osobom skazanym wówczas na karę śmierci, przebywającym w więzieniach, zamieniono tę karę na 25 lat więzienia. Tych osób jest około 90 i to są na ogół seryjni zabójcy. Sprawcy najokrutniejszych, niewyobrażalnych zbrodni, na ogół o charakterze pedofilskim. Ci ludzie
zaczną od początku 2014 roku wychodzić z więzień. Ja odwiedziłem te więzienia, rozmawiałem z psychoterapeutami, którzy się nimi zajmują i słyszałem: panie ministrze, on wyjdzie i zamorduje pierwsze napotkane dziecko. Czy możemy do tego dopuścić? A jeżeli nie chcemy do tego dopuścić, to w jaki sposób możemy temu zapobiec? Sprawa jest bardzo trudna. Wszyscy moi poprzednicy zdawali sobie sprawę z tego, że trzeba będzie ten problem jakoś rozwiązać. Nikt się za to nie wziął. Dlaczego to jest tak trudne? Bo nikt nie może być drugi raz skazany za to samo przestępstwo. Tych okrutnych zbrodniarzy, nawet jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że oni nadal będą zabijać, gwałcić, zabijać, nie wolno skazać za to, co zrobili. Ale znaleźliśmy rozwiązanie. Ono polega na zastosowaniu nie kary, tylko tak zwanego środka zapobiegawczego. Ci z Państwa, którzy są prawnikami, wiedzą, o co chodzi. Mówiąc w największym skrócie, w momencie, gdy sprawca szczególnie okrutnych zbrodni będzie kończył odsiadywanie wyroku, to dyrektor więzienia będzie mógł zwracać się do sądu o wyznaczenie biegłego, który zbada tego zbrodniarza pod kątem tego, czy on stwarza nadal zagrożenie dla społeczeństwa, czy nie. Jeżeli biegły stwierdzi, że nadal istnieje takie zagrożenie, to wówczas sąd, nie sąd karny, tylko sąd opiekuńczy, będzie mógł orzec nie karę, to byłoby sprzeczne z zasadami praw człowieka, tylko tak zwany środek zapobiegawczy. Mówiąc wprost, będzie mógł skierować taką osobę na przymusowe leczenie albo psychiatryczne, jeżeli to są zaburzenia psychiczne, albo leczenie ciężkich schorzeń osobowości. Już teraz się podnoszą głosy takich obrońców praw człowieka, że buduje, kiedyś przeczytałem artykuł pod tytułem Gułag Gowina, a że buduje państwo totalitarne. Pytam się moich krytyków, to co mam zrobić? Mam umyć ręce? Mam pozwolić, żeby ci ludzie wyszli z więzień i zaczęli mordować? Czy mam święty obowiązek wystąpić w obronie naszych dzieci, kobiet, osób bezbronnych? Wiem, że to, co proponuję, jest trudne, ale uważam, że to jest niezbędne. Będzie debata społeczna bardzo szeroka, bardzo ostra. Jeżeli kogoś z Państwa przekonałem, to gorąco proszę, żebyście byli ambasadorami i obrońcami tego projektu. Dziękuję bardzo. Pytania?